Pomódlmy się przez chwilkę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Ojcze, dziękujemy Tobie, że nasze uszy są nastawione na to, co Ty do nas mówisz. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Twoje słowa, które pracują w nas już teraz, że to, co jest w nas, w tej chwili będzie przywoływało Twoje głębie. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, mamy troszkę dłużej, co dzisiaj jakoś tutaj powiedziałem. Ja chcę zacząć, myślałem, że od czegoś innego, ale już nam tutaj niestety to już pół godziny nam zmiało, więc musimy to inaczej rozegrać znowu. Zaczniemy dzisiaj od tematu szeroko pojętej demonologii. Ja bym chciał Was prosić, ponieważ tu jest trochę tego materiału, więc trochę tak do zapisania sobie, więc ja bym chciał, żebyście sobie zapisywali te tytuły biblijne i potem naprawdę sobie je, te adresy i sobie potem to studiowali. I pierwszą rzecz, którą sobie zapiszcie, to jest Księga Ezechiela, 28 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Księga Ezechiela, 28 rozdział, od 1 do 10 wersetu. I tutaj Słowo Boże nam opowiada o pewnym człowieku, który jest nazwany księciem Tyru. Księga Ezechiela 28:1-10. Ezechiela 28:1-10. Książę Tyru. Ten książę Tyru to jest historyczna postać, człowiek, który żył w tamtych czasach. Człowiek, który był władcą pogańskiego regionu, wrogu nastawionego w ówczesnym czasie do Izraela. Jest to opis człowieka. Ale jak tylko się kończy opis człowieka, od 11 wersetu tego samego rozdziału aż do 19, zaczynamy mieć do czynienia z opisem kogoś, kto jest zwany królem. To jest przedziwne połączenie, ponieważ w jednym momencie mówi się o księciu Tyru, w drugim momencie mówi się o królu Tyru. Książę to jest, jak wiecie, tytuł pomniejszy niż król. Król jest globalnym władcą. Książę jest pewnego rodzaju okresowym właścicielem czegoś, czy też osobą władającą jakąś częścią królestwa. Te dwa opisy, chcę, żebyście je studiowali sobie uważnie w domu, pokazują nam, w jaki sposób funkcjonuje w ogóle przeciwnik. To się zaczyna na taki początek. I te pierwsze, pierwsze wersety od 1 do 10 mówią o księciu Tyru, zaś te drugie, od 11 do 19, tam gdzie jest mowa o królu Tyru, mówią o szatanie. I to jest informacja o szatanie. Nawet można powiedzieć, że nie stricte bo szatan to jest funkcja. Szatan to jest funkcja. To jest o Lucyferze. O Lucyferze. To jest osobą. Dlaczego od tego zaczynam? Bo bardzo ważną rzeczą jest, aby chrześcijanie rozumieli, że to jest temat osobowy. Diabeł to jest osoba. Diabeł to nie jest siła, to nie jest coś enigmatycznego, co się jakoś tam porusza. To jest osoba. Osoba. Posiadająca wszystkie funkcje osobowe. Więc nie mamy do czynienia z zaburzeniami natury osobowościowej, nie mamy do czynienia z chorobami mózgu, mamy do czynienia z osobą,
która jest w pewnym sensie jest jasno określona. I to jest taka ważna rzecz. Również w Księdze Izajasza w 14 rozdziale od 4 do 15 możecie sobie poczytać o losach szatana, o losach Lucyfera troszeczkę z innej perspektywy. Ja was zachęcam, żebyście sobie te rzeczy czytali i żebyście je rozważali, żebyście zobaczyli, jaka jest w ogóle formuła tego zajścia. I teraz chcę wam powiedzieć ważną rzecz. Nie wiem, jakie rzeczy słyszeliście i jakie wam mówiono na ten temat, ale to, co możecie dzisiaj słyszeć, może być dla was zupełną nowością, przynajmniej dla niektórych z was. Dlaczego ja te rzeczy mówię na szkołach? Dlatego, że pojęcie chrześcijaństwa na temat diabła nie jest duże. Święty Paweł mówi do nas tak, że działania szatana, działania przeciwnika są nam dobrze znane. Ale co to znaczy, że są nam dobrze znane? Czy to znaczy, że w praktyce chrześcijanie znają jego działania? Otóż nie. Tak samo jak święty Paweł mówi, że grzech nad wami panował nie będzie. No czyż jest to prawdą, że w wyniku tej informacji chrześcijanie doświadczają ustawicznie tego, że grzech nad nimi nie panuje? No otóż nie. Paweł stwierdza fakty. Grzech nad wami panował nie będzie, to jest fakt. Jeśli masz inaczej, no to masz zaburzenie jakieś. I tutaj też Paweł stwierdza fakt. Prawda? Że działania diabła są nam dobrze znane. To jest informacja, jakby to jest stwierdzenie faktu. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że my, drodzy przyjaciele, jesteśmy w stanie absolutnie wiedzieć, jak funkcjonuje diabeł, przez co nigdy się nie dać zaskoczyć. O, to jest takie coś dla nas. I teraz tak, pamiętajcie, diabeł najbardziej lubi dwa rodzaje ludzi. Inaczej, może lubi, to jest źle powiedziane, ale najbardziej odpowiadają mu dwa rodzaje ludzi. Pierwszy rodzaj ludzi to jest taki, który twierdzi, że go nie ma. Drugi rodzaj ludzi to są tacy ludzie, którzy uważają, że szatan jest kimś ważnym. Rozumiecie? I chodzi o to, żeby te dwa nurty nigdy nie dotykały w ogóle kogokolwiek z nas tutaj. A więc szatan jest, to jest osoba. A druga rzecz to jest taka, że on nie jest ważny. Nieważny, nie jest ważny pod tym względem, że nie należy wiedzieć o jego działaniach, ale on nie posiada wagi osobowej. Czyli szatan w stosunku do Boga zasadniczo jest niczym. Ale to w ogóle nie oznacza, że jeżeli, bo to jest kolejne stwierdzenie, tak samo jak jest kolejnym stwierdzeniem, że szatan jest pokonany. Prawda? No my możemy wiele mówić do ludzi, ja będę się wam to powtarzać wielokrotnie, że szatan jest pokonany. Natomiast doświadczenie w chrześcijaństwie jest bardzo mizerne tego, że szatan jest pokonany. No prawdą jest to, że mimo że on zasadniczo jest niczym, to jednak metodyka jego działań jest taka, że chrześcijanie są pod jego wpływem. Bardzo silnym jego wpływem. Szatan świetnie sobie radzi z chrześcijanami. Świetnie sobie radzi. Chociaż najmniejszy wśród chrześcijan jest w stanie z nim sobie poradzić bez żadnego problemu. Rozumiecie? To jest przeciwna rzecz. Ale my mówimy o praktycznym życiu chrześcijańskim. Praktyka jest taka, że chrześcijanie nie radzą sobie z diabłem zasadniczo, a diabeł świetnie sobie radzi z chrześcijanami. Chrześcijanie są owinięci wokół jego palca. W ogromnej części. Mimo, że mogliby go zdławić
jednym aktem wiary. Ja chcę, żeby dzisiejsze spotkanie, żeby ta prelekcja, ona dała wam pewne praktyczne narzędzia. Żebyście zrozumieli, o co w tym kamer i jakie, jak sobie w praktyce radzić z pewnymi rzeczami. Wiecie, ja widziałem różnych ludzi w życiu. Widziałem ludzi, którzy posiadali tyle siły fizycznej, że się w głowie nie mieści. I widziałem też, w jaki sposób ulegali ludziom słabszym fizycznie od siebie. Tam ich pokonywali fizycznie. Rozumiecie? Zanim dalej będę mówił o szatanie i demonach, takie świadectwo wam powiem. Kiedyś, siedząc w więzieniu, siedzę sobie i oczekuję na rozprawę sądową w takiej poczekalni w sądzie. Tam nas za resztę przywieziono, nas tam było wielu i czekałem na swoją kolej. Policja tutaj nas przychodziła i nas tam po prostu doprowadzała na sprawę. I koło mnie stoi chłopak. Chłopak dotąd mi sięgał, taki był nieduży, ważył 65 kg. Ja taką bułkę w ogóle potem się dowiedziałem, bo ja zacząłem w ogóle badać jego historię sobie później. Ja sobie bułkę w ogóle z jakimś tam pomidorem i z taką wegetarianin w ogóle. Drobny chłopak. Ale w odróżnieniu od nas, którzy byliśmy w swoich własnych ubraniach, on był w tych ubraniach takich więziennych, mimo że był w areszcie jeszcze, to było niespotykane. I miał oznaczenie więźnia wzmożonej ochrony, tak zwany więzień WWO. Ja zapytałem kolegi, mówię, a kto to ta chłopaszek jest, nie? I on mi powiedział jego imię i nazwisko. Okazało się, kim był ten człowiek. Nie wiem, ilu z was słyszało, czy nie słyszało. Lat temu, powiedzmy, to było około 20, mniej więcej, w centrum Warszawy, w klifie, w takim domu handlowym dużym, na dole, w dużej restauracji, w biały dzień weszło kilku zamaskowanych przestępców z karabinami maszynowymi i pozabijało kilkanaście osób. To był jedyny w tej w historii Polski taki przypadek. Kim było tych owych kilkunastu zabitych ludzi? Byli to ludzie, którzy byli przywódcami grup przestępczych w Warszawie. Zginęła tam wtedy tak zwana cała kopuła Wołomina. Kim był zleceniodawca? Ten szczupły chłopak, który postawił sobie za cel przejęcie terytorium. 60-parokilogramowy, drobny wegetarianin. Doprowadził do tego, że zaczęły się go słuchać dziesiątki różnych ludzi. Moje pytania, bo mi to Duch Święty zostawił takie informacje, moje pytania były takie, jakim sposobem taki człowiek, nie posiadający jakiejś siły przebicia, nie będący jakimś wielkim facetem i tak dalej, był w stanie w ogóle podporządkować sobie masy różnych ludzi i zrobić rewolucję na takim gruncie. W jaki sposób był w stanie przekonać ludzi, aby w biały dzień zastrzelili czołowych przywódców grupy przestępczej. I Duch Święty mi pokazał diabła. Powiedział, taki jest diabeł. On jest tak łatwy do zniszczenia, jest drobny. To nie jest nikt ważny. To jest ktoś taki, kogo możesz wziąć za łeb, ścisnąć i on spłynie. Bo ty jesteś w Chrystusie. Ty w Chrystusie jesteś. Czemu zatem większość tak nie robi? Bo większość jest oszukana. Diabeł oszukuje ludzi w stosunku do trzech elementów. Pierwszego elementu to jest taki, pierwszego rzutu to jest to, że on zafałszowuje obraz Boga. Po drugie, zafałszowuje obraz wierzącego człowieka, czyli to, kim ty jesteś w tym Bogu. I zafałszowuje swój własny obraz. Swój własny obraz. I w związku z tym obraz szatana jest tak zafałszowany na dwóch odcinkach. Jeden odcinek to jest taki, że ludzie mówią, jego nie ma.
albo to jakaś taka, wiesz, siła, albo to jest ciało, albo to jest świat, tak się mówi w różnych kręgach chrześcijańskich. Inni zaś mówią, ale diabeł jest wielki. I jesteśmy, mamy impas w zasadzie. A on w tym wszystkim tak się świetnie porusza, że ludzie obwija sobie wokół palca. I dzisiaj sobie o tych rzeczach powiem. Dlatego mówimy o praktyce. O praktyce, wiecie, to praktyczne rzeczy. Pierwszy werset Biblii, kiedy zaczyna się Pismo Święte, Księga Rodzaju, Księga Genezis, mówi tak, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Słowo użyte w drugim wersecie, pustkowie i chaos, to hebrajskie słowo tohu bohu. Słowo tohu bohu, użyte w zapisie tutaj, oznacza totalne zniszczenie, absolutny brak życia, bałagan, pobojowisko, czyli coś, co zostaje po walce, po wojnie. Rozumiecie? Następna rzecz. W drugim wersecie sformułowanie, które tutaj użyte, że ziemia była, słowo była, jest błędnie przetłumaczone. Hebrajski zapis nie mówi, że była. Kiedy to zbadasz, to każdy może zbadać, żaden problem. To słowo, które tam jest użyte, ono brzmi stała się. To jest wielka różnica. Bo kiedy czytasz te wersety, to wiesz, jaka masz pierwsze zafałszowanie zaczyna powstawać w człowieku, którego autorem jest diabeł. Uważam, że ludzie, którzy tłumaczyli Biblię, wielu z nich było pod różnorakim wpływem demonicznym, dlatego są takie błędy w Pismach Świętych. Rozumiecie? To jest szok, co tam się dzieje. Była. To oznacza, że Bóg taką ją stworzył. I teraz apeluję tylko i wyłącznie do twojego poznania Boga na tym etapie, na którym jesteś. Czy ty w ogóle wyobrażasz sobie, że Bóg tworzy coś, co jest totalnym chaosem i zniszczeniem? Bo ja nie znam takiego przypadku. Nie wiem, czy zauważycie, że jak Bóg tworzy ludzi na przykład, tak? To zauważycie, jak On ich stworzył? Od razu byli dorośli, tak? My nie mamy napisane, że oni byli stworzeni, że tam Adam dorastał przez kolejne lata, nie? On stworzył dorosłych ludzi, tak? Jak kobietę wyjmował z Adama, to dorosły był. W ogóle rozbierze tą drogę. Więc, jak w ogóle stwarza ludzi, to on ich nie rzuca, żeby oni się tam dorobili, czy sobie coś tam, tylko on w ogóle wszystko im stwarza wcześniej. Mają drzewa, mają zwierzęta, mają absolutny, stuprocentowy komfort życiowy. Tak? Cokolwiek tworzy Bóg, zapamiętaj, Bóg jest życiem, życiem, życiem. Bóg to nie jest konstrukcja, która sobie coś tam głupie przez lata. I sformułowanie, jakby myśl, którą nam podaje diabeł, to jest myśl taka, że Bóg stwarza ziemię, która jest pustkowiem i chaosem. No tak nie jest. Tu jest napisane, że ziemia, patrzcie, jak to brzmi. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia stała się tohu bohu. Co się stało? Coś się musiało stać. Coś się musiało stać między pierwszym a drugim wersetem Biblii. Minęły miliardy lat być może. Musicie to rozumieć. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii. Musicie wyjść z myślenia bajkowego. To jest bajkowe myślenie, że wstaje Bóg i to jest niedziela na przykład, tak? I on coś tam stworzył. I on potem się zżegnał. I on potem wstał w poniedziałek i znowu coś stworzył. Wiecie, co to są za historie? To się opowiada, tak? Na szkółkach dla niemowlaków. A są chrześcijanie, którzy bronią takich teorii, mówię, człowieku. Gdybyś ty miał odrobinę logiki w głowie, tak?
to byś poszedł za myśleniem Pawłowym, które to myślenie mówi tak, nie słuchajcie baśni. No baśni. Tak trzeba było to podać. Tamci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach i tak oni składali rzeczy do kupy, to byli ludzie niestety żyjący tysiące lat temu. Tysiące lat temu. Wiecie, jak weźmiecie sobie książkę, która była napisana 300 lat temu, to zobaczycie w ogóle, jakie poglądy mieli ludzie 300 lat temu. I jeszcze kilka wieków temu ludziom się w ogóle wydawało, że Ziemia jest centrum wszechświata. Jeszcze 200 lat temu nikomu by nie przyszło do głowy, że Maria, tak, wstąpiła w ciele do nieba. Żadnemu porządnemu katolikowi by to do głowy nie przyszło. Jeszcze 100 lat temu ludziom by do głowy nie przyszło, katolikom, biskupom katolickim, że Maria jest z niepokalanego poczęcia. Bo to są tworzone baśnie. I takich baśni jest tworzonych full we wszystkich dziedzinach życia, ludzie, rozumiecie? Wszędzie to jest tworzone. A Kościół to jest mistrzem świata w bajkopisarstwie i w bajkorozumieniu. I ludzie żyją w chorym, enigmatycznym systemie własnych baśni. I mówią, życie mi się nie wiedzie, jakoś mi się nie wiedzie. Jestem narodzony z Bożego Ducha, jakoś mi się nie wiedzie. Ja mówię, bo ty żyjesz w mentalności braci Grimm. Taką masz mentalność. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły płynąć miliardy lat. I musimy to rozumieć. I my nie możemy w ogóle myśleć, że Biblia to jest książka biologiczna, fizyczna, chemiczna, historyczna. To nie jest taka książka. Biblia to jest duchowy zapis serca Boga. No to jest Biblia. Biblia to... Nie. Ludzie biorą Biblię i próbują udowadniać, bo tak jest napisane w Biblii, bo ja mówię, ale człowieku, Biblia to jest historyczny, rzecz historyczna. Są tam informacje historyczne, ale gro informacji w ogóle jest niehistoryczna. Czy to inaczej było w ogóle? Inaczej. Już się ludzie w ogóle wiedzą to doskonale. Chrześcijanie wiedzą, bo inaczej. Bo inaczej. Bo to nie jest historia. Ja to mówiłem, kiedy uczyłem was na temat Biblii. Żydzi mają prawo w swoim przekazie poruszać się w hiperboli. Mają prawo opowiadać bajki. Sam Jezus bajki opowiadał. Te wszystkie przypowieści. To bajki w ogóle. Aby przekazać prawdę duchową. Tak jak był Jaś i Małgosia i mieszkali sobie. Tam nigdy nie było Jaś i Małgosia. I nigdy czarownica tam nie upiekła ich w piecu, czy tam coś innego. No nie było. Ale to się opowiada, żeby dzieciom, tak, pokazać, jaka jest różnica między dobrem a złem, jak się trzeba słuchać rodziców, jak posłuszeństwo. No wiecie, baśnie są piękne, pożyteczne, wspaniałe, trzeba opowiadać bajki, tak, żeby przekazać pewne formuły prawdy. I koniec. I zawsze tak będzie i tak trzeba robić. I Żydzi to dawno wiedzieli. Ale nie możemy brać tego wszystkiego w taki sposób, że my coś tam czytamy, Pan Bóg stworzył w 7 dni, wszystko, a potem się tak tym wszystkim zmęczył, to jest najlepsze. To mnie rozwala dokumenty. Że Bóg się tak zmęczył, że odpoczął. I z tego wielu szara dostanął się. Ja tak w ogóle kiedyś przytałem, mówię. Nie no. Ja nie posiadałem tego poznania, które mam dzisiaj, ale to mnie rozwalało od początku. Mówię, Bóg się zmęczył? No Bóg? Ty czujesz klimat? No Bóg, dobrze. To jest w ogóle, to jest tak alogiczne, rozumiesz, że Bóg się zmęczył. Zmęczyć to się może moje i twoje ciało. Rozumiesz? Bo my jesteśmy 70% wody, bo my w ogóle funkcjonujemy tutaj. To jest Bóg, 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 Bóg. W nim się kosmosy poruszają, a on się wziął, zmęczył, bo on coś zrobił, musiał teraz mieć sobotę wolną, żeby i szabat ma. No to tak ci ludzie rozumieli, no i tyle. To tak trzeba było to przekazać, żeby coś im wdrożyć w ogóle w życiu. Idąc dalej. Pierwsza Mojżeszowa 1:28. Tutaj jest napisane, że Bóg mówi do ludzi tak.
rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. I to słowo napełniajcie jest znowu słowem błędnie przetłumaczonym. Oryginalny hebrajski tekst mówi zapełniajcie ją na nowo, no, ale tego już nikt nie umieści. Bo to się nie mieściło w główkach. Rozumiecie? To już było za trudne. Na nowo, to znaczy, że ona była jaka? Zapełniona. Coś tam było. Przed człowiekiem. Coś tam żyło. Dzisiaj archeolodzy wykopują różne wykopaliska i nie wiadomo, co z tym zrobić. Ludzie, którzy nie znają Jezusa, tworzą teorię. To jak zaburzony pandarnie, tak? Że był robak, robaka coś tam, coś tam, coś tam i potem to dochodzi, potem jest małpa i ta małpa się przemienia w człowieka. Bzdura. Bóg nie działa w tym systemie. To jest stwórca doskonały. Jeżeli on stworzył żabę, to ta żaba powstała w sposób zaplanowany. Zaplanował żabę, w cudzysłowie wyjął ją ze swojego serca i ją wstawił do życia. Ta żaba powstała w nim. Żaba się nie stworzyła z czegoś. Jak jest dąb, rośnie dąb, to Bóg zaplanował dąb. To ten dąb to nie jest system ewolucji jakiejś. To jest dąb. Bóg wymyślił dąb. Jak ja w ogóle doszedłem do tych rzeczy, usiadłem w ogóle rozmach Boga, mnie w ogóle... Ja przysiadłem, jak, wiecie, kiedyś usiadłem naprawdę i mówię, Boże, stworzyłeś dziobaka. Dziobaka. Obejrzyj sobie dziobaka. W ogóle to jest bonic. Wiecie, że to nawet się nie... Dziobak nawet nie siedzi w jakimś systemie w ogóle, który... W ogóle bez dziobaka wszystko by pięknie działało. Jest tak dziwny. Rozumiecie? W ogóle ja rozważałem dziobaka. Ale to jest... Rozumiesz? To były moje rozważania. Bóg jak rozmawia z Hiobem o duchowych rzeczach, mówi hipopotama w ogóle rozważ. Rozważ sobie Hiob, w ogóle zobacz, jaki jest mój rozmach. Nikt by nie wymyślił takiego stworzenia jak ja. To hipopotam powstał we mnie. Ja go potem wyjąłem i dałem do rzeczywistości. Pamiętaj, Bóg nie funkcjonuje w systemach ewolucyjnych. Bóg to twórca. I nie ma czegoś takiego, że dzisiaj się wykopuje jakiegoś australopiteka i że się mówi, no to było jakieś ogniwo. Nie było żadnych ogniw. Ludzie to ludzie, ale były jakieś żywe stworzenia, które funkcjonowały na tej ziemi przed ludźmi. I zaraz powiem wam, dlaczego wam o tym mówię. Przyjaciele, około 66 milionów lat temu w ziemię coś uderzyło. I to coś zniszczyło mniej więcej 75% życia na ziemi. Mówi się, że to meteor spadł. A ja zachęcam do studium Ezechiela i Izajasza. Do tych wersetów, o których wam powiedziałem. Wiecie, w epoce dinozaurów żyły jakieś rozumne istoty tutaj na tej ziemi. Dlaczego? Dowodzą tego choćby obrazy umieszczone na tak zwanych kamieniach z Ica, przedstawiające jakieś stworzenia jeżdżące na dinozaurach. Chrześcijanie oczywiście, jak doszli do tego miejsca, naukowcy chrześcijańscy, zaczęli udowadniać, że byli to ludzie, no i że to ludzie żyli w epoce dinozaurów. No nie, no nie żyli ludzie w epoce dinozaurów, niestety. I nawet jak studiujesz głęboko Księgę Rodzaju, to dowiadujesz się, że najpierw Bóg stworzył wielkie potwory. To najpierw były wielkie potwory. Najpierw. Jak ty czytasz Biblię, to mi się wydaje, że to wszystko to było tak. To stworzył, tamto stworzył, tak to wszystko. Nie. Tam
mijają miliony lat. To się, rozumiecie, to jest tworzone w systemach milionów lat. Gatunki wymierają. Następne powstają. Rozumiecie? Ziemia zaczyna żyć. I w pewnym momencie Bóg stwarza człowieka w tym wszystkim. Ale wcześniej coś żyje. Co żyje wcześniej? Wcześniej żyje jakieś pokolenie na Ziemi. Czym Ziemia jest zasiedlona? Zanim powstają ludzie na Ziemi. Ziemię zasiedla pokolenie przedadamowe. Ziemię zasiedla, że zasiedlają jakieś byty. Teraz posłuchajcie, wracamy do słowa szatana. Kim był Lucyfer? Lucyfer był jednym z trzech głównych archaniołów. To nie byli najwyżsi archaniołowie, ponieważ to były tak zwane byty anielskie trzeciego rzędu. I to w ogóle na tym poziomie nastąpił Bóg, zaraz o tym powiem. Wymienieni w Biblii Michał, Gabriel i Lucyfer byli trzema głównymi archaniołami odpowiedzialnymi za zarządzanie stworzonym przez Boga Wszechświatem tamtych czasów. Byli jakby delegatami zarządzającymi wszystkimi kosmosami, wszystkim, co było. W jurysdykcji Lucyfera była mniej więcej 1/3 kosmosu, na którego to terenie kosmosu była Ziemia. Lucyfer miał w zarządzie planetę Ziemia. Zanim byli tu ludzie, on tym rządził. Również na planecie Ziemia miał swój główny punkt, z którego zarządzał 1/3 Wszechświata. Lucyfer był najpiękniejszym z tych trzech archaniołów. Był odpowiedzialny, to nawet źle powiedziane, bo to też obraz Boga troszeczkę się zafałszowuje. Był stworzony, aby być sztukmistrzem. To był sztukmistrz. W nim zawierała się cała sztuka. Kiedy będziecie czytali takie fragmenty, że brzmienie, dźwięk twoich lutni, twoich cymbałów był... jak zechcesz się potrudzić, weźmiesz sobie słownik hebrajski i zaczniesz to sobie badać, to zobaczysz przedziwną rzecz. Otóż jest to coś takiego, jakby w nim były instrumenty. Jakby miał wrośnięte w siebie instrumenty. Był jedną wielką muzyką. Miał wrośnięte w siebie lutnie. Wiecie, ludzie widzą diabła czasami, wiecie, mnie to... Ja się śmieję z tego, wiecie. Gdzie diabeł, to w ogóle jakby zobaczył szatę Lucyfera, to by się nie wystraszył. Znaczy, wiesz, co by się stało, gdybyś go zobaczył? Byś się zadziwił. Bo to nie jest demon. To najpiękniejsza postać była. Pamiętajcie, on się nie starzeje. On dalej taki jest. Chcę teraz, żebyście troszeczkę sobie spojrzeli na rzeczywistość, którą zobaczę. Zobaczcie, jakie rzeczy wywierają największy wpływ na środowisko. To jest kultura i sztuka. To tym się wszystko trzyma. Jak łatwo młodym ludziom pójść za formułą muzyki. Dlaczego tak jest? Czemu w kościele opresjonowane jest tak bardzo uwielbienie? Czemu łatwiej robić koncerty, śpiewać piosenki? Sztuka była w Lucyferze. Sztuka była w Lucyferze. Lucyfer był istotą, która z ziemi uwielbiała Boga. Na ziemi trwało ustawiczne, potężne uwielbienie na chwałę Boga. Zarządzał nim Lucyfer, lider uwielbienia Boga. Posiadał wielką władzę. Posiadał też wielki szacunek i splendor. Stąd w liście Judy napisane, że nawet archanioł Michał nie urągał Lucyferowi. Pamiętajcie, żaden
archanioł, ani anioł, czyli wszystko, co jest poniżej trzeciego poziomu. Tam nad nimi są jeszcze trony i coś tam jeszcze, to już nieważne. Teraz to jest nieistotna sprawa. Nigdy do Lucyfera nie zwrócił się i nie zwróci się w sposób osądzający. Wiecie dlaczego? Bo żaden z aniołów nie ma Ducha Świętego i nie posiada prawa sądu. W przeciwieństwie do Ciebie na przykład. To Ty będziesz sądził aniołów, a nie aniołów Ciebie. Czytałeś o tym w Biblii? To będziesz aniołów sądził? Ty! To w Tobie jest Bóg, a nie w aniołach. W aniołach nie mieszka Bóg. One nie mają w sobie Ducha Świętego. Aniołowie. To narodzeni z Bożego Ducha ludzie mają w sobie Ducha Świętego. To w nas mieszka Bóg, a nie w aniołach. Dlatego też, że Bóg nie mieszkał, nie mieszka w aniołach. Lucyfer mógł się, co? Buntować. Gdyby w aniołach mieszkał Bóg, Lucyfer nigdy by się nie zbuntował. Dlaczego? Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o nowej naturze? Bo kiedy mieszka Bóg w tobie, to ty masz naturę Boga. A więc nie możesz nawet od Boga odejść. Bo nie odejdziesz od Boga, bo byś musiał odejść sam od siebie. Nigdy twoja wątroba z ciebie nie wyjdzie, od ciebie nie odejdzie. Jest częścią ciebie, tak jak jesteś częścią Boga. Nie możesz odejść. Rozumiesz? Nie możesz. Nie możesz nie iść do niego. Możesz te życie popieprzyć równo, ale nie możesz odejść. Niestety Lucyfer nie był zamieszkały przez Boga. Dlatego Lucyfer się zbuntował. Czemu się zbuntował? Czemu on się zbuntował? No wiesz, bo dlaczego miał się nie zbuntować? Miał absolutnie wolną wolę. Bóg tworzy tylko istoty z wolną wolą. I aniołowie, wszyscy, łącznie z Lucyferem, posiadali wolną wolę. Wolną wolę. I teraz posłuchaj, jak zaczniesz to, będziesz to próbował rozłożyć humanistycznie, jak to jest możliwe, że widząc splendor Boga, mając do Niego dostęp, On się buntuje. A jak to jest możliwe, że Ty, który chodzisz w Duchu Świętym, tak, masz taką łatwość przeciwstawienia się najprostszym prawdom Bożym, o których wiesz, że są prawdą. To jak Ci to łatwo idzie? Z jednej strony możesz być namaszczony, aż będziesz Ciebie kapać. A z drugiej strony w ogóle nie ma żadnego problemu, żebyś aktem decyzji poluzowywał sobie i popełniał grzech, którego jesteś świadomy. Wolna wola. Wolna wola. Szok. Kwestia wyboru. I on wybrał, Lucyfer. Co on chce osiągnąć? On chce być jak Bóg. Nie dzieje się to w jedną sekundę, niektórzy też bajkowo myślą, że tam jemu myśl do głowy przyszła, Bóg mu dał kopa, on tam gdzieś zleciał, bzdury. Bardzo długo trwało to, co planował Lucyfer. Planował to od dawna. Gdyby, czy Bóg nie wiedział? Wiedział. Bóg wszystko wie. Czemu nie zatrzymał? Bo dał wolną wolę. No i co? Ludzie myślą, że w ogóle, no, to my tak myślimy. Pamiętaj, to my w naszym skażonym umyśle jesteśmy w stanie takie robić założenia, że to tak działa. Nie! Bóg jest czystą miłością. Wiedział, że Lucyfer się zbuntuje i nie zatrzymał go z miłości, bo taka to jest, kurczę, ta miłość. Która co? Nie szuka swego. Czego Bóg nie szukał? Swego. Jest miłością. To nie szuka swego. Szok. Ja osobiście zacząłem do tych rzeczy dochodzić. To mnie to po prostu zaczęło... Mnie to zaczęło rozwalać. Moja jakby bojaźń Boża, która we mnie jest, ona zaczęła bardzo się powiększać, kiedy zobaczyłem, że to jest taki Bóg, że to jest Bóg, który nie szuka swego, tylko mojego. Lucyfer zrobił to, co chciał. Przez długi okres czasu buntował, czy też
Może prezentował swoją piękność, jak to opisuje Księga Ezechiela i Księga Izajasza, prezentował swoją piękność przed aniołami. Aniołami niższych rzędów, które były pod jego władzą. Był generałem. Rozumiecie? Generałem. On mówił, ja też jestem kimś ważnym. Jahwe może nie mieć czasu, ale ja zawsze dla was mam czas. Pamiętacie, jak robił syn Dawida? Dokładnie tak samo. Absalom. Czyste działania lucyferianskie. Stawał przed bramą, gdzie wchodzili ludzie. Był piękny, pamiętajcie, wspaniały. I mówił, Dawid może nie mieć czasu, ale ja zawsze mam dla was czas. Lucyfer. Dlatego za nim poszedł. Rozumiecie? Dlatego poszli za Absalomem. Bo ich okłamał, zmanipulował. Pokazał swoje piękno i swój splendor. Nie musiał ubliżać Bogu Lucyfer. Wystarczy, że zaprezentował się, a był naprawdę wspaniały. Powiedzieć wam coś? Jeżeli jest napisane, że nie było nikogo wspanialszego. Nikogo, pamiętajcie. To znaczy, że wizerunek, a nie tylko wizerunek, ale też, bo wiesz, o co chodzi z Lucyferem, to nie chodziło tylko o jego wygląd. To był... Czasami słyszycie, jak ludzie mówią pięknie, jakiś film sobie włączysz i słyszysz, jak ktoś mówi, jakiś aktor czy ktoś, nie? Wiesz o tym, że on jest niezbawionym człowiekiem, ale mówi tak, że chce się go słuchać. On ma to coś. Tak było z Lucyferem. Bóg to coś w niego włożył. To był sztukmistrz. Każde jego słowo było wspaniałe, wyważone. Rozumiecie? Zobaczcie, jak politycy funkcjonują. Wchodzi jakiś polityk, ludzie na nim miną, tak? On opowiada kłamstwa, ale opowiada je w taki sposób, że wszyscy to wygają jak karty ruchy. Wszyscy. Idą za nim. Na rzeź, ale idą. Tak było z Lucyferem. On okłamał poprzez swoją postawę wszystkich, którzy chcieli go słuchać. I co teraz się dzieje? W momencie, kiedy sprawa sięga pewnego apogeum, kiedy w niebie, w tych sferach niebiańskich zaczyna być już bardzo poważne szemranie, tak naprawdę czytamy o tym w Księdze Daniela, że dochodzi do pewnej formy wojny. Tak? Pierwsza wojna, która nastąpiła, to była wojna w niebie. To nie było czegoś coś takiego, przyjaciele, że to raptem właśnie dostaje psztyczka w nos od Boga i tam gdzieś spadł. Tam była wojna. Wojna. Na czele armii anielskiej stanął Archanioł Michał. Najbardziej wojowniczy z archaniołów. To Archanioł Wojny. Ma w swojej jurysdykcji aniołów wojny. Czasami, kiedy do nas na spotkanie przychodzą aniołowie wojny, to ludzie w jednej sekundzie są w stanie wziąć takie przełomy, jeżeli chodzi o odwagę, że się w głowie wyjść. Wystarczy, że aniołowie wojny między nimi przejdą. Udzielą im tego. Dotkną ich tym. One też bronią dzisiaj ciebie, twoich rodzin. Ale wtedy stanęli po stronie Michała i walczyli. Wskutek tej walki Lucyfer zostaje wyrzucony z nieba. On przegrywa. Przegrywają też jego aniołowie. Zgadnijcie, gdzie się przenosi. Do jego centrum dowodzenia, które miało od wieków dane przez Boga. Na ziemię. Przenosi się na ziemię. Już wiecie, jak on tu się znał? W taki sposób właśnie. Ale chcę wrócić jeszcze do tego, co tutaj się działo na tej ziemi, kiedy ziemia była pod jurysdykcją Lucyfera w sposób legalny. Na ziemi żyło jakieś pokolenie. To pokolenie, te stworzenia, one
miały, one były pod jurysdykcją Lucyfera. One były najniższą formą sług, jakie Lucyfer miał od Boga. Bóg stworzył te stworzenia, aby Lucyfer nimi rządził. Nie byli to aniołowie. Były to stworzenia, które miały, wiecie co? Ciało. Oni byli ludzie. Właśnie nie. Wrócimy zaraz do... Jak będę zacznę wam mówić o demonach, zobaczycie, co to jest za zjawisko. I dlaczego demonom tak zależy na tobie. Zaraz się o tym dowiesz i zrozumiesz, na czym rzecz polega. Te byty, które były tutaj na ziemi, one funkcjonowały w sposób nieco podobny do ludzi. Nie posiadały pewnych funkcji ludzkich, a inne posiadały. Chcę teraz, żebyście troszeczkę sobie tą myśl zostawili z boku i chcę, żebyście uświadomili sobie coś, co jest związane z twórczością Boga. Niektórzy myślą, że właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej, że u Boga jest coś takiego, że coś powstaje z czegoś. Otóż nie, Bóg coś tworzy. I Bóg tworzył różne rzeczy. I dopiero człowiek był stworzony na Jego obraz. Tamte stworzenia nie były stworzone na Jego obraz. To było coś stworzone, co miało służyć Lucyferowi. To jest coś takiego, jak jesteś właścicielem firmy i ty ustanawiasz sobie dyrektorów, tak? I ci dyrektorzy, tak, mają swoich ludzi. Jest bardzo często tak, że ci w ogóle ludzie, to z tobą jako z właścicielem firmy, to się w ogóle nie widują. Oni tylko wiedzą, że ty jesteś właścicielem firmy. Często właściciele firm, które są w Polsce, mieszkają za granicą. Oni tutaj mają swoje przedstawicielstwa, swoich dyrektorów, ale ich tu nie ma. Ich tu nie ma. Jest ten człowiek u nas w kościele, który prowadzi firmę, tak? I właściciel firmy był chyba jakimś tam Turkiem czy Arabem, jego tu w ogóle nie było. On tu nie mieszkał. Po co miał tam mieszkać? Przyjechał, zainwestował, stworzył coś, tak? Ustanowił zarząd i wyjechał. Pamiętacie jedną z przypowieści Jezusa? No w ogóle normalna sprawa. I to jest taki Bóg. To jest takie, on tworzył, porobił, dał Lucyferowi i hej. I co? Rządź. Dzieciaku, masz swoją ekipę, masz swój teren, zobaczcie, czysta miłość. I pamiętaj, że on działa teraz cały czas tak samo. Zradza cię ze swojego ducha, stawia cię i mówi, rządź, dzieciaku. Rozumiecie? To pokolenie również poszło za Lucyferem, bo do niego należało. Żadnemu z tych bytów pokolenia roboczo nazywanego przedadamowym nie przyszłoby nawet do głowy, żeby się opowiadać za Bogiem, ponieważ oni nie posiadali jakiegoś takiego kontaktu z tym Bogiem. Bóg dla nich to była postać nieosiągalna. To właściciel firmy, który mieszka w innym kraju. Jedyną osobą łączącą ich z Bogiem był Lucyfer. Władca 1/3 kosmosu. Ich generał. To jest bardzo podobne do funkcjonowania państwa rzymskiego trochę. Rozumiecie? Rząd swoich prokuratorów Cezar ustawiał po krajach różnych i on się nie wtrącał. W Judei był taki, gdzie indziej był inny, ten rządził tym, ten rządził tym, a tamten leżał w Rzymie. Tylko do strony negatywne. Tak samo było. W ogóle jak przyjrzycie się na wszystkie te wielkie cywilizacje, to one tak wyglądały. Faraonowie ustanawiali zarządców ziemskich. Dlaczego? Bo to wszystko z Boga jest. To jest pomysł z Boga wzięty. I Bóg tak tą rzecz też sobie ustawił, oddał to Lucyferowi. I teraz następuje bunt Lucyfera. Lucyfer pociąga za sobą 1/3 bytów anielskich. Prawda? I całe pokolenie przedadamowe, które jest na ziemi. Jak powiedziałem, kiedy on spada na ziemię, kiedy on spada na ziemię, kiedy on zostaje zrzucony na ziemię, prawda?
I to jest miliony lat temu. Pamiętajcie, że zostaje zrzucony jako osądzony. Szatan jest osądzony. I teraz posłuchajcie. Co to znaczy, że on jest osądzony? To znaczy, że on jest jakby obciążony zniszczeniem. Wszystko to, co za nim poszło w wyniku sprawiedliwego sądu Boga, zostaje osądzone. Aniołowie zostają wyrzuceni z nieba, ta 1/3 aniołów. Rozumiecie? A pokolenie przedadamowe, tak? Ulega niszczącej sile, która jest w osądzonym diable. Ziemia w 70% zostaje zniszczona totalnie. To hu po hu. Pokolenie przedadamowe traci ciało. Ich ciała są zniszczone. Rozumiecie? Mówi się, że ten meteoryt doprowadził do takiego zniszczenia na Ziemi, że wielki kanion powstał. Rozumiecie, jak to wyglądało? To był pożar za pożarem, zniszczenie za zniszczeniem, jak potężne wybuchy bomb jądrowych. Tak wyglądał upadek diabła. Ziemia zostaje zniszczona. Powstają kataklizmy. Powstaje czas, tak? Kiedy temperatura się tak podnosi, że wody zaczynają zalewać ziemię. To jest szok. Takie coś nastąpi jeszcze potem. Bóg w potopie delikatnie tego użył. Delikatnie, rozumiesz? Delikatnie. A koniec ziemi będzie taki, że będzie to, co się stało podczas upadku szatana razy 1000. Czyli zostanie rozchrzaniona ziemia zupełnie, tak? W wyniku ostatecznego sądu Boga. Ale wtedy 70% stworzeń na ziemi jest zniszczone, wszelkich stworzeń. Ziemia staje się tohu bohu i dopiero na tej ziemi Bóg tworzy sobie znowu enklawę, tworzy Eden, tworzy ludzi, tak? I chce za pomocą Adama i Ewy to wszystko co? Odnowić. Tylko, że znowu jest zawód, tak? Ale to nie o tym mówimy, tak? Oni zawodzą. Ale generalnie Adam z Ewą mają zacząć rządzić osądzoną ziemią, wziąć autorytet nad diabłem, wziąć autorytet nad zbuntowanymi aniołami, wziąć autorytet nad pokoleniem przedadamowym, które się tutaj miota po tej ziemi, mają rządzić, że się nie wyrabiają, wiemy co się dzieje, tak? Ale w tamtym czasie potężny kataklizm niszczy wszystko. Co pozostaje? Pozostają aniołowie, pozostaje Lucyfer, którzy posiadają jakby nieniszczące się duchowe ciała. O tym mówi list do Koryntian, który pokazuje, że jest duchowe ciało. A więc pamiętajmy, aniołowie posiadają jakieś duchowe ciała. To są inne ciała niż nasze, w ogóle ich nie widać i w ogóle tam się szybko poruszają, to już nieważne. I pozostaje pokolenie przedadamowe, które nie ma ciała. W ogóle. Ale są to duchy, bo Bóg wszystko tworzy najpierw od formuły ducha. Więc są to duchy. I te duchy w Biblii są nazywane daimon. Demony to nie są zbuntowani aniołowie. Demony to są duchy pokolenia przedadamowego, które tego, czego najbardziej pragną, to moje i twoje ciało. I moja i twoja psychika. Już rozumiecie, dlaczego one tak na to prą. Żaden anioł, nawet najbardziej zbuntowany, nie parłby na moje i twoje ciało. Bo moje i twoje ciało jest tak nieatrakcyjne dla anioła. Takie nędzne. Przepraszam, 6% użytkowności mózgu dla anioła. Wiesz, co to jest? U niego opiłki paznokci są inteligentniejsze niż my. Najbardziej zbuntowany anioł nie chciałby palcem dotknąć ludzkiego ciała, bo one się na nim brzydzą. My jesteśmy jak małpy, jak takie, rozumiecie? Chcę, żebyś, jak, nie wiem, jak patrzysz czasem na coś z pogardą, nie wiem, no. Jak patrzysz z pogardą na coś, tak patrzy anioł na ciebie.
Aniołowie, którzy się nie zbuntowali, oni widzą w Tobie Boga. Rozumiecie? Aniołowie, którzy się zbuntowali, też widzą w Tobie Boga. Tylko że ci, którzy się nie zbuntowali, to kochają tego Boga. Ci, którzy się zbuntowali, to nienawidzą tego Boga. Jakkolwiek tacy czy tacy w ogóle nie są zainteresowani fizycznie Tobą. Rozumiecie? Natomiast pokolenie przedadamowe tak. Pokolenie przedadamowe tak. Jest zainteresowane. Co ciekawe, w Biblii są dwa sformułowania. Jedne daimon, inne daimonium. Daimon, no to właśnie te pokolenie przedadamowe. Daimonium to zbuntowanie aniołowie. Nie czytamy nigdzie w Piśmie Świętym, tak? Aby jakikolwiek daimonium zamieszkał w człowieku. Albo pragnął człowieka. Ale czytamy wszędzie, że daimon. One pragną. Dlaczego? One kiedyś jadły, piły, uprawiały seks. A teraz nie mają ciała. Nie ma czym smakować pokarmów. Nie można poczuć. Nie ma orgazmów. Nic. Bo to duchy. W związku z tym szukają możliwości zagospodarowania ciała, które tutaj wchodzą. Żadnemu aniołowi nie przyszłoby do głowy, żeby uprawiać seks. Ponieważ Słowo Boże mówi, że w niebie będziemy jako aniołowie, ani się żenić, ani za mąż wychodzić. Aniołowie nie są seksualni. Rozumiecie? W ogóle ich to nie interesuje. Dlaczego tak wiele perwersji seksualnych i spraw związanych z seksualnością? Dlatego, że demoniczne siły dają, tak? One tego pożądają. One tego pożądają. Część z nich, jest napisane, że był czas, że synowie Boży obcowali z ziemskimi kobietami. Ludziom też to mówi i rodzili się, tam jest przeciwne słowo, nifilim. Rodzili się nifilim. Tam przetłumaczono olbrzymi. To nie jest olbrzymi w ogóle, nifilim. Chociaż oni byli duzi. Oni byli ogromni. Jak się szkielety ich dzisiaj znajduje, to nie widać, jak oni byli ogromni. Bo to dzisiaj szkielety nifilim znajdują tam, po całej ziemi. Kim byli synowie Boży? Niektórzy mówią, o to byli zbuntowani aniołowie. Ja mówię, ludzie, to nie byli zbuntowani aniołowie. Żaden zbuntowany anioł nie chciał obcować z kobietą. No nam jak? No, rozumiecie? To bzdura jest. Przecież w ogóle, żeby spłodzić coś, no nie? Żeby coś spłodzić, to trzeba mieć ciało. Trzeba mieć zdolność płodzenia. Aniołowie nie płodzą. To są byty, które się nie rozmnażają. Rozumiecie? To się nie rozmnaża. Aniołowie są stworzeni i koniec. Tak samo jak nie przybywa aniołów i nie przybywa demonów. Znaczy, że jest ten sam stan liczebny. Wiecie. Kim byli synowie Boży? To było pokolenie przedadamowe. W ogóle oni byli, tam byli różni ludzie. Wiecie, kto najgłębiej poszedł w zrozumienie tego zjawiska? Tolkien. Który napisał Władcę Pierścieni. Hobbita to wierzący człowiek, też brat w Chrystusie. W ogóle ja do ludzi mówię, weź sobie poczytaj te książki, bo to jest człowiek, który w ogóle z objawień rzeczy pisał. Te wszystkie orki, te w ogóle przeciwne stwory, które tam chodzą. W ogóle to, rozumiecie? To są rzeczy związane zarówno ze zbuntowanymi aniołami, jak z pokoleniem przedadamowym. Poza tym chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz, że to nie są moje wymysły, tylko to, co ja mówię, to przez lata wielu chrześcijańskich nauczycieli na te rzeczy powpadało. Na to wpadł Derek Prince, bo to są wszystko rzeczy związane z nauczaniami Dereka Prince'a. Na to wpadł Kenneth Hagin. Na to wpadł Kenyon. Przez lata ci ludzie te rzeczy opisywali. Rozumiecie? Tylko chrześcijanie to nie chcą o tym słuchać. Ja mówię, słuchasz Dereka Prince'a? Słucham. Mówię, to wszystkiego słucham. Wszystkiego. Rozumiesz? Bo ludzie nie chcą.
pytam, czytałeś książkę Lucyfer rzuca wyzwanie Bogu? Nie czytałem, ja mówię, no przecież to nie klasyka, tylko plus. Lucyfer rzuca wyzwanie Bogu. Fajnie się czyta o czymś, co się w tobie zgadza. Tak? Ale żeby szedł do przodu, to ty musisz ruszyć w miejsce, w którym w środku coś się będzie nie zgadzać. Musisz jakiś przełom osiągnąć. A więc widzimy, kim są, kim jest szatan, kim są zbuntowani aniołowie, tak? I kim są demony. I teraz list do Efezjan, 6:12. Tu jest opisana hierarchia, bo w rzeczywistości duchowej wszystko jest hierarchiczne. I to jest opisane od najniższych do najwyższych bytów. I tam jest tak, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, prawda? Nie z krwią i z ciałem. Czyli widzimy, że są duchy. Czyli bój toczymy z pewnego rodzaju formułą duchową. Ja cały czas przypominam, żebyście sobie te rzeczy wkładali, że duch to nie oznacza enigmy jakiejś. W ogóle, jeżeli mówisz duch, to musisz to określać, że to jest jakiś byt, który po prostu nie jest fizyczny. Ale to jest byt. Byt. To normalnie żyje. To normalnie żyje sobie. Rozumiecie? Żyje. Bo to wbrew obiegowej opinii, żeby żyć, nie trzeba mieć ciała. To taka opinia, wiecie, w ogóle. Ablegatów chodzących po ziemi. Żeby żyć, trzeba mieć ciało, ale niekoniecznie. Można żyć i nie mieć ciała, na przykład. Po pierwsze, to nadziemskie władze. Oni są najniżsi. Oryginał nie mówi w ogóle nadziemskie władze, tylko początkowi. Tak mówi grecki przykład, początkowi. To najbardziej prymitywna formuła demoniczna związana z pokoleniem przedadamowym. Najbardziej prymitywna, początkowi. Odpowiedzialni za wszelkiego rodzaju perwersje seksualne, złodziejstwa, morderstwa, rozumiecie? Najbardziej prymitywna formuła grzechu to oni. To oni. Wszelkie zboczenia seksualne, różne rzeczy, rozumiecie? Będziecie z nimi mieć najczęściej do czynienia. I jest ich w ogóle najwięcej. Są jak wszy. Jak wszy. W ogóle. Są głupie, jak niektórzy z was może miewacie różnego rodzaju wizualizację i widzicie demony, to jeżeli widzicie demony właśnie, które są szkaradne, brzydkie, pod postacią małp, pod postacią jakichś takich w ogóle poczwar, no to początkowo. Najbardziej prymitywne byty. Menelki. Ale jest ich najwięcej. Dalej to zwierzchności. Oryginał mówi władcy mogący. Znaczy, władcy też mogący. Czyli początkowi są pod władzą zwierzchności. Zwierzchności są to pewnego rodzaju demoniczni kierownicy. Ja. Następnie władcy świata ciemności. Oryginał mówi rządcy światowego porządku ciemności. To dyrektorzy. Oni stoją jeszcze wyżej. No i czwarta hierarchia. Złe duchy w okręgach niebieskich. Oryginał mówi duchowi złośnicy w niebiosach. Jeszcze dosadniej duchowi niegodziwcy, czy też łajdacy. Oryginał w ogóle mówi łajdacy. Duchowi łajdacy w niebiosach. Pierwsze trzy to pokolenie przedadamowe. Czwarte to zbuntowane. One rządzą wszystkim, a nad nimi jest tylko Lucyfer. To, co musicie wiedzieć o hierarchii demonicznej, to jest to, że tam, to też chciałbym, żebyście taką rzecz wiedzieli, tam nie panuje coś takiego jak
swego rodzaju, w naszym rozumieniu, porządek jakiś, że oni tam ze sobą się porozumiewają, że oni tam, czasami ludzie tak może myślą, tam szatan wysyła kogoś, w ogóle to nie tak działa. To nie tak działa. W ogóle Lucyfer, szatan, on nie jest ani wszechwiedzący, ani wszędzie obecny, rozumiecie? Ani wszechmogący, to tak nie ma. W ogóle demony nie są wszędzie obecne i tak dalej. Ludzie to często myślą, że ten demon to jest coś takiego, że do człowieku jestem tu, pojadę przeciwko do Krakowa i ten demon tam za mną jechał. Która? To ludzie mają takie... Rozumiecie? W ogóle, albo powiedział, wszędzie szatan jest. Szatan, szatan. Nie ma go wszędzie. Czy wiecie, jakbyśmy mieli problemy? W ogóle zdajcie sobie sprawę, byśmy mieli chwili spokoju. To trzeba było po prostu szybko umrzeć i iść do nieba. Jakbyśmy mieli tak żyć. Że to wszędzie szatan cię ściga. No ty nie ściga cię szatan wszędzie. Prawda jest w ogóle taka, że to człowiek przyciąga demony. Bo gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Tak mówi słowo? Gdzie padlina, tam zlatują się sępy. Demony się zlatują. Czują, jak czują zapach, tworzysz mu warunki funkcjonowania. Ja będę o tym mówił, kiedy będę mówił na temat uwolnienia demonicznego. Natomiast widzimy, że pierwsze trzy funkcjonują w systemie Ziemi, czwarte są w obszarze atmosfery ziemskiej, w tak zwanych okręgach niebieskich. Pierwsze trzy żyją w ludziach, mogą żyć w ludziach, czwarte nie żyją w ludziach. Żaden duchowy złośliwiec z niebios, żaden anioł zbuntowany nie mieszka w żadnym człowieku. Hierarchia w piekle wygląda w ten sposób, bo będę mówił piekło ogólnie na to, ale hierarchia wygląda tam w ten sposób, że tam jest terror. Większe terroryzują mniejsze, a wszystkich terroryzuje Lucyfer. Lucyfer swoją władzę nad zbuntowanymi aniołami trzyma silną ręką. Tam nie ma przekonywania. Pamiętacie, tam nie ma miłości. Grama. Nie ma tam żadnej łagodności, żadnej dobroci, nie ma tam żadnej uczciwości, nic takiego nie ma. Tam jest terror. Terror polegający na tym, że one cierpią katusze od tych większych. Aniołowie zbuntowani wykonują polecenia Lucyfera, dlatego że się boją, że będzie zadawał im cierpienia. Po prostu. Te pomniejsze wykonują polecenia tych większych, bo się boją cierpieć. To, co definiuje piekło, to jest jeden wielki strach. W królestwie diabła panuje strach. Strach. Rozumiecie? Strach. Dlatego, jeżeli odczuwasz najdrobniejszą formę lęku, to wiedz, że to stamtąd. To tylko jest tam. Źródło każdego lęku jest tam. Jak w ogóle czegokolwiek się boisz. Masz jakiś w ogóle lęk. Ja nie mówię o zdrowych jakichś tam mówię, strachach pod tytułem nie skacze z okna, bo to nie o tym mówię, o tym też rozmawialiśmy. Tak? Ale przychodzi się jakiśkolwiek, nie będzie, zmieniam pracę, odczuwam po prostu w związku z tym jakiś lęk, będzie z piekła. Odczuwasz. Bo tam niekoniecznie demon jest, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeśli to odczuwasz, to stamtąd to cieknie. Źródło jest tam. Rozumiesz? Nigdy niech ci do głowy nie przyjdzie, że ci padnie pokój. Rozumiesz? Nie daje niepokoju. Bo to nie jest Królestwa Światła. Niepokój nie pochodzi z Królestwa Światła. Z Królestwa Światła pochodzi pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Nie taki, jak daje świat. Czyli jeszcze podkreślam, że to będzie zupełnie inny. Chcę, żebyście umieli sobie to wszystko wyobrazić i to zobaczyć. To tak działa. To jest taki bardzo ogólny zarys. I teraz tak. Jaka jest charakterystyka demonów? Po pierwsze są to osoby. Dalej mają umysł i emocje. Pamiętajcie. Umysł i emocje. One normalnie mają emocje. One nie posiadają dusz takich jak nasze. Ale one myślą i one odczuwają. Na przykład demona można wystraszyć.
Czy ludzie mówią, czemu na przykład, bo ja ludzi uczę, u nas w kościele, w zespole naszym, ja ludzi uczę postaw. Postaw. Ja mówię, nauczę cię postaw. Bo demon, w ogóle szczególnie te najbardziej prymitywne, nie? To on cię w ogóle nie... On cię, wiesz jak on czyta te najbardziej prymitywne, a ich jest najwięcej? One cię czytają tak, jak cię widzą. Na przykład, jak ty robisz coś odważnie, tak? To one cię widzą odważnie. To są debile. Rozumiesz, to jest bardzo ważne. One się boją, tak? One w ogóle wiesz. Ty w ogóle jak idziesz, w ogóle wiesz, jak idziesz odważnie, to one widzą, one ciebie czytają, one nie mają wglądu, bo one nie znają twoich myśli, twoich intencji. One też, to jest też nieprawda, że one ciągle krążą po twojego życia i tam wszystko wiedzą. Nie wiedzą. One cię czytają na podstawie tego, jak ty się zachowujesz, na przykład. Co mówisz, wiesz. Dlatego ja mówię, ludzie, jeżeli narzekacie, uwalniacie słowa lękowe, to demon cię tak czyta. Jeżeli ty jesteś w ogóle taki, rozumiesz, chodzisz, rozglądasz się, trzęsiesz się, pytasz się 15 razy o tą samą rzecz, to cię demon tak czyta, mówi, o, taki pętaczek. Mogę podejść tam spokojnie. Ale kiedy ty prezentujesz jakąś formułę odwagi, siły, zdecydowania, wiary, rozumiesz, o co chodzi, to on cię tak czyta. I co? I nie podejdzie do ciebie, bo się boi. Boi się. Jej można wystarczyć. Bo one mają emocje. Jest napisane, że one wierzą i drżą ze strachu. One się potrafią bać na przykład. Nie? I też inne rzeczy potrafią robić, bo to też jest ciekawe. Są na przykład takie demony, które... aż nie będę o tym dużo mówił. Są demony na przykład, które funkcjonują w systemach litości. Litość, do litości. One wchodzą jako mentalność litościwa w ogóle. To są takie ciekawe rzeczy, bo w humanizmie mocno działają. W humanizmie. Kiedyś mój znajomy szedł sobie, siedziała taka kobieta, taka biedna kobieta. Taką miała głowę spuszczoną, tylko widać tam bezdomna jakaś, nie? I on przechodził, i kiedy koło niej przechodził, odczuł niesamowitą litość. Oczywiście, no jako wspaniały chrześcijanin, tak? Mało poinformowany o duchowej rzeczywistości, odczytał to jako impuls od Boga. To bo Bóg taki jest. O tym możecie zawieść, nie jest. Ale to nic, to kiedyś będzie mógł też rozmawiać. Wyjął 50 zł i jej dał. Takiej włożył w rękę, nie? Zrobił dwa kroki do przodu, ona podniosła głowę. Spojrzała na niego. I powiedziała, znów cię trafiłem. Jemu się nogi nas zatrzęsły. A potem znowu opuściła głowę i tak siedziała. No to litościwe na przykład. No tak nie w ogóle wiesz, że pełno tego, w humanizmie jest tego pewno. Pełno, zróbmy coś tam, zróbmy dobrego, tamtego, wiecie. A to jest, to w kościele siedzi człowiek jak miecz wbity. Nie. No ale to, mają umysł, emocje. Nie posiadają formuły miłości, one nie kochają. To jest czysty egocentryzm. Każdy demon jest czystym egocentryzmem. Co robią dalej? Zwodzą. Zajmują się zwodzeniem, czyli właśnie odciągnięciem cię od prawdy. Dręczą cię, dlatego że one chcą w tobie żyć i przez ciebie funkcjonować i ich nie obchodzi, jak ty się czujesz. Kradną. Czysty egocentryzm. Dla mnie, wszystko dla mnie. Niszczą, nie obchodzi ich, jak bardzo poprzez ich działania twoje życie zostanie zniszczone. Zabijają bez żadnych problemów. Bez żadnych problemów. Ogłupiają też. Całe, jakby one całe chcą wejść w twoje życie, tak? Zniewalają. Czyli tak naprawdę człowiek, który funkcjonuje pod wpływem działań demonicznych, tak? On ma różne formy zniewoleń. On nie ma wolności. Możesz mieć wolność w różnych dziedzinach, a w tym na przykład w jakiejś nie mieć. To rozumiesz i nie wiesz dlaczego. Prawda? Krzywdzą. To nie jest dla nich żaden problem. Lubią grzech. Lubią. Grzech jest atrakcyjną rzeczą dla nich. Zmuszają, czyli w ogóle nie liczą się z twoim zdaniem.
manipulują i kłamią. To tak wygląda, wyglądają działania, jakby charakterystyka demonów. Jaka jest działalność demonów? Następna rzecz, Mateusz, zapiszcie sobie, Mateusz, 12 rozdział, 43-45. Jak powiedziałem, po pierwsze chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. Mateusz, 12 rozdział, od 43-45. Demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego, bo one nie posiadają własnych ciał i nie mogą się wyrażać bez ciała. One potrzebują się wyrażać. Pamiętaj, tu nie chodzi o to, bo niektórzy to właśnie mają takie coś, o to ja teraz służę Bogu i w ogóle diabeł chce mnie zatrzymać. Pamiętaj, tu diabeł nie myśli w ten sposób, że jest taka organizacja, że chce cię zatrzymać. On tak nie myśli. On się boi. On jak robi różne rzeczy, to ze strachu. On cię zatrzymuje, ale ze strachu. Niebo jest świetnie zorganizowane. W pewnym sensie jest zorganizowane na zasadach lękowych. Czy jedne boją drugich, a wszystkie się boją stracić grunt. Rozumiecie? W ogóle to. Jak chaosu czasem doświadczałeś w życiu, to takie jest piekło. Chaos. Nie wiedziałeś, o co chodzi w ogóle. Kurczę, o co tu chodzi. Nie wiem, ja o co chodzi, nie wiem, o co chodzi w moim życiu. Tak jest piękne. Chaos, totalny chaos, w ogóle nie wiem. I strach, lęk. Szok. Gdy demon, następna rzecz, gdy demon nie może mieszkać w człowieku, bo to, żeby demon zamieszkał w człowieku, to człowiek, jak mówię, to w ogóle człowiek musi dać mu przystęp, określone, musi mieć warunki. To nie tak, że w każdym człowieku zaraz demon zacznie mieszkać. Są ludzie w świecie, w których w ogóle demon nie może mieszkać. Znaczy, ludzie, słuchajcie, ludzie, którzy Jezusa nie znają, bo niektórzy myślą, że wszyscy, co nie znają Jezusa, to są zdemonizowani. No nie są, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Demon musi mieć możliwość wejścia i życia w człowieku. Czyli w człowieku musi powstać taka formuła za pomocą grzechu, zaznaczam, bo to o różnej formie grzechu, żeby demon mógł sobie znaleźć mieszkanie. Przecież, zobacz, to nie ma czegoś takiego, że człowiek idzie i raptem demon wpadł w niego i człowiek został homoseksualistą. Najpierw człowiek zaczyna funkcjonować, tak? Na różnych pułapach dotykania homoseksualizmu, świadomie czy nie, ja nie mówię, że to jest, tak? A dopiero potem demon ogarnia teren. Tak samo jak każdy pierwszy kieliszek wódki pije się na szyję. Po prostu. Każdy pierwszy kieliszek pije się na szyję. To tak to działa. Gdzie padlina, tam są zęby. Dlatego ja cały czas wam to podkreślam, że demon, on nie może zrobić nic, na co my mu nie pozwolimy, świadomie lub nieświadomie. Bo to nie jest kwestia, że tylko świadomie, bo my robimy nieświadome rzeczy. Przez brak poznania, kim jest mój lud. Nie wiemy o różnych sprawach i przez to otwieramy się na demoniczne siły, które zostają. Ale jeżeli demon nie może mieszkać w człowieku, to przynajmniej chce jakoś się od czasu do czasu przez niego wyrażać i to się nazywa opresją. On opresjonuje wtedy. Bo też zauważasz takie rzeczy w swoim życiu, że od czasu do czasu coś się wydarza. To jest jego podejście. On znowu przychodzi, żeby sprawdzić, czy jakiś grunt ma. Bo może akurat ma. Może on powstał od ostatniego przyjścia. I my to nazywamy, o, mam opresję. Ja mówię, to jest wizytacja demoniczna. Mówię, w ogóle przestań, mówię, mieć rozwolnienie z tego powodu. Przyszedł do ciebie normalny mieszkaniec duchowej rzeczywistości zobaczyć, czy może tutaj coś wskórać. Jak akwizytor! Nie rób z tego wielkiego halu. Normalnie, jak należy, przywal mu w Chrystusie w łeb i niech się zabiera ze swoimi sprawunkami. Pokaż mu, że nie ma tu dla niego miejsca. Normalnie go tak potraktuj. Tak? Potraktuj go jak Świadka Jehowy. Nie wdawaj się z nim w gadki, tak? Tylko wyjdź i normalnie go zapytaj. Mówisz w innych językach? Nie mówisz to nic. Ja rozmawiam tylko z takimi, co wszczeni w duchu się. Cześć, taki Bóg do mnie przyszło i załatwił. Mam taką kuchnię wąską. Że tu
tu stoi stół, tutaj kuchnia stoi gazowa. Wpuściłem ich obydwóch, naleśniki robiłem akurat. Puściłem ich na koniec kuchni i zatkałem te wejście, żeby nie mogli wyjść. I stałem tutaj i te naleśniki złożyłem. Miałem cały garść ciasta. Tak stoję, mówię, to co tam chcieliście mi powiedzieć? To nie coś tam, ja mówię, dobra, to na razie zjedzcie coś. Nałożyłem im te placki. I mówię, to zanim tam zjedzie chłopaki, to ja mam opowiem. Przez godzinę ich nie wypuściłem stamtąd. Wyłożyłem im w pełni drogę pańską. Jak się najedli tych placków, a jedli, potem ze strachu jedli. Następnego. Jeden młody, drugi stary. Tak chodzą w takich parach demonicznych. No nie? Jeden się uczy od drugiego. Młody demon od starego. Najedli się tych placków. Ja mówię po godzinie, dobra, to co chcieliśmy powiedzieć? Już nic. Wyszli. Nakarmimy ich. Chcą działać z zewnątrz. Rozumiesz? Jakkolwiek. Pamiętaj, to taka jest konstrukcja. I co jest jeszcze dla nas bardzo ważne? Że demony są odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio za całe zło na ziemi. Rozumiesz? One są stymulatorem zła. One. To człowiek musi im stworzyć grunt, ale to one są motorem, tak? Od początku. Zauważcie, szatan przychodzi do ogrodu Eden i mówi się, że przynajmniej dwa razy, tak twierdzą teolodzy, że przynajmniej dwa razy Lucyfer zadziałał osobiście. Ja nie wiem, czy to tak jest, czy to tak nie jest, bo my tam, że szatan w tego węża wszedł, znaczy, że tam w tym ogrodzie, to my nie wiemy, czy to był szatan. Bo to się szatan, to się mówi na wszystko, co było związane z demonicznymi siłami. Ale teolodzy, wielu z nich twierdzi, że przynajmniej dwa razy w historii wszechświata Lucyfer zadziałał osobiście. I to było wtedy w ogrodzie Eden, a potem kiedy zwiódł Judasza. Ale nie wiem, czy tak było. Nie, to się jest takie. Bo my w ogóle nie wiemy, czy Lucyfer osobiście to do czegoś ręce dokładał. O, pewnie, bo to jak ten właściciel firmy, który siedzi ze granicą. Bo to jest, wiecie, o co chodzi Lucyferowi, żeby jak na, to też jest taka, on wie, że się skończy. Wie, bo to nie jest, on nie wie. Lucyfer to jest mega inteligentna postać. To te dajmon, to debile, te pierwsze. Potem tam trochę mądrzejsze są te takie większe. Natomiast Lucyfer to jest w ogóle fenomen. To jest taki, jakby psychopata. To psychopata. Hannibal Lecter w ogóle, ta konstrukcja. Jak oglądasz, jak wiesz, tam Milczenie Owiec, czy coś, to ja jak te filmy, ja te filmy sobie oglądam, to pewien czas, przyglądam się na to, to taki jest Lucyfer w ogóle, jak ten Anthony Hopkins w ogóle w tym, wiecie, to jest w ogóle człowiek, wiesz. Jest taki pocisk, w ogóle wiesz, człowiek. Facetowi przy stole zdejmuje głowę, smaży jego własny mózg i mu daje do jedzenia. Wiesz. Do tego stopnia doprowadza w ogóle człowieka. To jest człowiek. Ja mówię, i to jest Lucyfer w ogóle, tylko czy on faktycznie tak zadziałał, w tym momencie nie wiem, czy zadziałał. To nie jest ważne. Ważne jest natomiast to, że cały system demonicznych sił jest odpowiedzialny za funkcjonowanie zła na ziemi. Nie? Bo one tym żyją, tak? I one chcą, żeby te rzeczy się działy, ponieważ to przedłuża ich żywotność. Lucyfer wie, że Jezus wróci. Lucyfer wie, że w ogóle pójdzie do Gehenny. Lucyfer świetnie Biblię zna. Słuchajcie, to w ogóle on by mógł robić w ogóle studium biblijne. To on wie wszystko. Tak? Dlatego on chce jak najdłużej się utrzymać. No wiesz, krótko powiedziawszy, no jak najwięcej nażreć się, no tak? Tak jak człowiek, który, wiecie, jest chory na raka i wie, że on ma umrzeć, no i teraz no ostatnie 6 miesięcy mu zostaje życia, no i teraz no co, no robi wszystko, żeby sobie po prostu jakoś te życie uatrakcyjnić przez ten czas. No idzie do przodu, utrzymuje, wiecie, ile dam rady. Mówimy o takich ludziach nieznających Boga. I teraz tak, jak wchodzą demony? Ważne rzeczy. Podam wam, notujcie sobie albo zapamiętujcie. Po pierwsze, główne drzwi do wejścia demona to jest niewiedza. One wchodzą, bo ludzie nie wiedzą, że wchodzą. Niewiedza, czyli arogancja na poznanie.
I to jest coś, co dziesiątkuje Kościół. Arogancja na poznanie. Nie wiedzą. Demony wchodzą, bo ludzie nie wiedzą albo o ich istnieniu, albo ich funkcjonowaniu, albo o drogach. Po drugie grzech, czyli robienie inaczej niż mówi Bóg. Grzech. Czytaj grzech jako robienie inaczej niż mówi Bóg. Nie czytasz grzech jako tam jakaś niemoralność, czy rozumiesz. To nie tak czytasz. To w ogóle zapominasz w ogóle o tego rodzaju rzeczach. To jest wszystko, co jest inaczej niż mówi Bóg, to grzech. Tak? Po trzecie, traumatyczne przeżycia psychiczne i fizyczne. Większość demonicznych sił w ogóle wchodzi do 5. roku życia w człowieka. Zazwyczaj w późniejszym czasie tych demonów w człowieka jest w stanie wejść dużo mniej i dużo rzadziej. Najczęściej ludzie już wchodzą w dorosłe życie zdemonizowani. Dlaczego? Bo najwięcej dramatycznych przeżyć jest wśród dzieci. To, co dla dorosłego umysłu jest do zniesienia, dla dziecka nie jest. Dziecko jest tak plastyczne w swojej psychice, wiecie, że to się nie mieści w głowie. Jest tak plastyczne. No wszyscy tacy. Krótko powiedziawszy, najwięcej złych duchów do nas przyszło, jak byliśmy dzieci. Nie? To w dorosłe życie już weszliśmy w towarzystwie. Już weszliśmy z ekipą. Nie? Stąd potem nasze decyzje chore, inne rzeczy, które nam się zdarzały, zauważać. Bo tak, jak przez swoje życie przelecisz, to trochę usiądziesz i powiesz, jak ja byłem głupi, że ja tą rzecz w ogóle zrobiłem. Co mnie w ogóle? No co trzeba było mieć w głowie, żeby taką decyzję podjąć? Ja mówię, obrać, nie? Złe za mąż pójścia, złe ożenki, złe decyzje finansowe, różne rzeczy, wiecie o co chodzi? Ale jak tak można? Wiecie, rozumiecie, więc te demony to nie było, że to raptem była jakaś taka coś strasznego, że tam od razu, wiesz, byłeś w patologiach jakiś. Nie, nie. Demon żył przez ciebie sobie. Nie? Układał sobie twoje życie tak, jak on by chciał żyć. Ale jest człowieku zaraza. A więc traumatyczne przeżycia. Następnie załamania nerwowe. To jest furtka kolejna. Następnie zmartwienia. Na 5. miejscu są zmartwienia. Zmartwienia są, jak człowieku zaproszę, krzyczenie do demonów, zapraszam cię na lunch. Jakiekolwiek zmartwienia, o cokolwiek, łącznie ze sprawami Królestwa Bożego. Jezus powiedział, nie troskajcie się o nic. O nic. Nie tylko o jakieś tam, wiecie, sprawy. Nie, o nic. O nic. Bo są furtki, tym ludzie. Następnie czerpanie z tego świata. Wzrok, słuch przede wszystkim. Czerpanie. Do mojego życia wszedł demon. Mniej więcej, powiedzmy, pamiętam, to było 7-8 lat miałem, jakiś jeden z kolejnych. Przez to, że obejrzałem teatr telewizji o wampirach. Był kiedyś teatr telewizji w poniedziałki. I był taki o spektakl o wampirach. I ja to oglądałem. Mama mi nie dała go oglądać normalnie, ja go tak czaiłem się z przedpokoju i oglądałem go sobie tak. I wszedł we mnie demon. Mi to Duch Święty po latach pokazał. Wyobraźcie sobie, że przez kolejne 2 lata od tego momentu ja miałem non-stop sny, gdzie jestem mordowany, bity i tak dalej. Łącznie z tym, że pojawiały się na moim ciele ugryzienia. Fizycznie. Ja miałem normalne ślady, tak jak siniaki po zębach. Na mojej szyi i na różnych. Rozumiecie to? Potem, jak dorastałem, bo to też jest ciekawe, kiedy, bo demon nie zawsze, bo, wiecie, na przykład jak demony wychodzą, potem na przykład w takich sytuacjach, bo człowiek dojrzewa. Jakby traci się, on traci ten demon grunt. One na przykład są w jakimś okresie dziecięcym, a potem na przykład on straci grunt i on odejdzie od ciebie sam. To nie znaczy, że on musi być wyrzucony czy coś. Nie, wiele z nich odchodzi, bo przestajesz być intratny. Na przykład zmądrzejesz, tak, i przestajesz być przydatnym gruntem. Ty już się nie nadajesz. Ty się nie nadajesz, żeby przez ciebie żyć. I on szuka potem delikwenta, który, wiesz, bo one na różnych rzeczach się utrzymują, więc one, no tutaj na przykład no, przestawałem się bać różnych rzeczy, nie?
wiesz, poradziłem sobie. Bo to też jest nieprawda, że tylko Jezus jest w stanie uratować cię od demonu, bo to jest nieprawda. Bo to w Jezusie my to wszystko ogarniamy moment. Ale ludzie też to ogarniają bez Jezusa. No tak jak alkoholizm czy coś innego, no rozumiecie, no bez przesady. No, to tak, tak nie jest, no można to ogarnąć. Następnie wszelkie formy zabawy z magią. Magia to jest wejście dla przeciwnika, nawet zabawowe. Również bycie w różnych miejscach, gdzie takie rzeczy się dzieją. Bo to nie chodzi tylko o uczestniczenie, ale bycie nawet. Nie? Bycie. Następnie nie składanie swojego ciała w ofierze. Krótko powiedziawszy, kiedy jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i nie składamy naszego życia w służbie Królestwa, otwieramy się na różnorakie działania demoniczne. To już ja to zauważyłem w kościołach ludzi. No, następna rzecz klasyczna, brak osobistej, głębokiej relacji z Bogiem. To powoduje, że siłą rzeczy otwiera się człowiek na byty demoniczne. Następnie rzucenie przekleństwa przez osobę mającą autorytet w swoim życiu lub przez czynnego sługę diabła. Klasyczne przekleństwa pokoleniowe, różne rzeczy, wypowiedzi rodziców wobec dzieci, autorytetów. Tak? Nie wiadomo, kiedy coś się stało, człowiek poszedł do szkoły, spotkał nauczyciela, który go poniżał, przedtem on poniżenia. Kolejna rzecz to lęk. Wszelka forma lęku. Jeżeli człowiek zaczyna chodzić w jakiejś formule lękowej, tak, to niekoniecznie jest jeszcze demon, to pochodzi ze świata ciemności lęk, ale niekoniecznie działa demon bezpośrednio. Natomiast kiedy człowiek zaczyna długi jakiś okres czasu w tych lękach, na przykład myśli lękliwie, tak, boi się, no to przychodzi demon i zaczyna się zagnieżdżać w człowieku. I człowiek potem się już boi z gruntu. Już się boi. Moja mama zawsze myślała, że ją... Bała się, że ją pies ugryzie. Tak w nią to wlazło. No pewnie przyszedł demon. Demon związany z tym lękiem, słuchajcie. I ona gdziekolwiek widziała psa, uważała, że pies są zapewne. Pies jakiś tam biegł do niej, ona potrafiła człowieku lecieć, uciekać, rozumiesz? Przewracać się, upadać człowieku. Szok! Wydawałoby się normalna, poważna kobieta, księgowa, w ogóle już poukładana, matka dbająca o nas, a to wywoływało w niej coś takiego, że to demonicznie. Okay, to też tak wyrżnęła, a najlepszy numer kiedyś, to jak to naprawdę ją zaczęły te psy atakować w konsekwencji, to ściągnęła do siebie, to jest demoniczny już był, te psy ją zaczęły gonić w ogóle. Ją normalnie psy goniły. Kiedyś szła z zakupami, to napadły na nią i poszarpały człowieku te torby z tymi zakupami, podarta, jeszcze się przewróciła. Ona się w ogóle przewracać nie umiała nigdy. No ale ciała to całym sobą te przewrócenie przyjmowała człowieku. Rozumiem. Następnie zły język. Język. Wszelki język niewiary, wszelki język związany z próżną, pospolitą mową, niepotrzebnie wypowiadane słowa, wiele rzeczy. Zły język. Następnie przeciążenia psychofizyczne. Wyobraźcie sobie, że tylko przez to, że człowiek się forsuje na długich odcinkach czasu, krótko śpi, źle się żywi, potrafią przyjść demony do człowieka. Osłabienie. Osłabienie. Przez jakiś okres czasu ludzie mówią, coś wtedy we mnie wlazło. No od tamtej pory pro ciebie coś mnie tam rwie w plecach. Mówię, no widzisz, co tam w ciebie wlazło? Demon wlazł w ciebie. Nie dbałaś o siebie, nie spałaś prawidłowo, nie odżywiałaś się. Rozumiesz? Przyszedł demon. Następnie stosunki seksualne i nielegalne związki dusz. Ostatnio uwalniałem od demonów dziewczynę, która uratowała się przed odrzuceniem w ten sposób, że skakała z rąk jednego mężczyzny do drugiego przez całe życie. Takie demony w nią wlazły, że się wpadła iść. Po prostu. Jak tylko się zwróciłem, miałem słowo wiedzy do duchów seksualnych, no to człowieku
To, to rozumiesz, dobrze akurat była droga, którą tam opanowała. I wszystkie też związki dusz nielegalne, bo to nie chodzi tylko, że ktoś nie miał, to ma stosunki seksualne, też związki dusz, przez zaangażowanie emocjonalne człowieka. I ostatnia rzecz, przekleństwo pokoleniowe, tak? Typowe przekleństwo pokoleniowe.